Dzisiaj zostaliśmy zaproszeni na spotkanie z panem Adamem Struzikiem, marszałkiem województwa mazowieckiego. Będziemy dzisiaj rozmawiać o naszej przyszłości i przyszłości Mazowsza. Panie marszałku, od kilku tygodni poznajemy postać wielkiego Polaka, jakim był Wojciech Bogumił Jastrzębowski. Wiemy, że sejmik województwa mazowieckiego ogłosił rok 2021 na Mazowszu rokiem Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego, autora Konstytucji dla Europy. Natomiast z inicjatywy Fundacji My Obywatele Unii Europejskiej Senat Rzeczypospolitej przyjął w czerwcu 2020 roku uchwałę o znaczeniu edukacji europejskiej, w której rekomenduje Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego jako patrona polskiej edukacji proeuropejskiej. A właśnie dla nas, młodych ludzi, bardzo ważna jest przyszłość, pokój w Europie, o której marzył Jastrzębowski. I jesteśmy ciekawi, jak prezentuje się Mazowsze na tle innych regionów Europy, jak zmieniło się dzięki środkom unijnym. To przez nim wróćmy na chwilę do postaci Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego. To rzeczywiście nieco zapomniana postać, ale nietuzinkowa. Przyrodnik, też był wynalazcą na przykład urządzeń do konstruowania zegarów słonecznych w XIX wieku. Więc to postać bardzo ciekawa, ale jednym z jego takich zainteresowań były też kwestie właśnie polityczne. W tym czasie Europa w XIX wieku była targana licznymi konfliktami. Przypomnę, że ta Konstytucja dla Europy powstała podczas Powstania Listopadowego. To była taka pierwotna wizja Unii Europejskiej, do której Polska wstąpiła, jak wiecie, w 2004 roku. W naszym kraju, w którym wzięło udział powyżej 50% uprawnionych i naród opowiedział się za członkostwem Polski w Unii Europejskiej. To wstąpienie łączyło się z kilkoma takimi obszarami. Po pierwsze z obszarem wartości, tak? Wartości takich jak solidarność, jak tolerancja, jak praworządność. No, drugi obszar to oczywiście obszar gospodarczy, wspólny rynek. No i też bardzo ważny element korzystania ze środków europejskich, ze środków unijnych. Na zasadzie właśnie pomocniczości, bo jeśli jakiś kraj nie jest w stanie sam rozwiązać swoich problemów cywilizacyjnych, to wspólnota przychodzi tutaj z pomocą. No i ta pomoc bardzo konkretna, jeśli byśmy policzyli przez te 17 lat, to po odjęciu składki, którą Polska płaci, otrzymaliśmy już ponad 110 miliardów euro. I jak się wróci do tej idei Jastrzębowskiego, to na naszych oczach ona jest realizowana. I wiemy, że każdy z regionów państw Unii Europejskiej ma swoje regiony współpracy. Z jakimi regionami państw Unii Europejskiej współpracuje Mazowsze i na jakich obszarach? My od samego początku mieliśmy takich partnerów jak na przykład region Brukseli Stolicy. Z nimi realizowaliśmy taką politykę bliźniaczą. Oni nas wprowadzali do Unii Europejskiej. Podobną rolę spełniał Île-de-France we Francji. To jest taki region centralny położony wokół Paryża. Mamy też bardzo dobre relacje z landami niemieckimi. Dwoma, zwłaszcza z Brandenburgią, ale też z Saksonią-Anhalt. Generalnie też spotykamy się ważne instytucje europejskie, jak to jest Komitet Regionów. Komitet Regionów to jest przedstawicielstwo władz regionalnych i lokalnych z całej Europy. Ja jestem członkiem tego Komitetu Regionów. I tam 350 przedstawicieli właśnie władz lokalnych i regionalnych na bieżąco pracuje nad tym, żeby opiniować dokumenty tworzone przez Komisję Europejską i przez Parlament Europejski. Więc tych płaszczyzn współpracy, płaszczyzn wymiany poglądów, wymiany dobrych też praktyk, tak? Bo chodzi o to, żeby bazując na tej już ustalonej często wiedzy czy technologiach tych członków, którzy są na przykład lepiej rozwinięci, nawet od Mazowsza, czerpać od nich tę wiedzę, technologię, ale też, żeby się dzielić naszymi osiągnięciami. Dzięki temu, że nie ma granic i że te możliwości współpracy są takie rozległe, następuje wolny przepływ myśli, technologii, ale też systemu wartości, poznawania się nawzajem, tak? Czyli też ta warstwa cała kulturowa czy historyczna. To wszystko jest po prostu powoduje, że ludzie, narody zbliżają się do siebie. Gdyby mógł nam Pan jeszcze powiedzieć, jakie mamy priorytety na następne lata współpracy z tymi regionami?
No, w tej chwili to wszyscy pracujemy nad nowym budżetem Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Polityka spójności to jest taka polityka, która polega na wyrównywaniu szans. Właśnie dzięki tej zasadzie solidarności i zasadzie pomocniczości realizujemy kilka ważnych polityk europejskich. No i oczywiście w tej chwili trwa dyskusja, w jakich obszarach będziemy stawiali priorytety. Cała Europa, cały świat idzie w kierunku przede wszystkim kwestii środowiskowych. Cywilizacja ludzka, społeczeństwo dostrzega już problemy związane z czystością powietrza, z czystością wód, ze zmianami klimatycznymi. Wszyscy jesteśmy świadomi, że jeśli człowiek nie zapanuje nad takim niekontrolowanym wykorzystaniem też zasobów, surowców, a jednocześnie doprowadzi do podniesienia temperatury naszej planety, no to następne pokolenia mogą żyć albo w bardzo trudnych warunkach, albo w ogóle może być zagrożone życie na Ziemi. W związku z tym dzisiaj takie najważniejsze kierunki to jest oczywiście ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, to jest kwestia czystości powietrza, to jest pozyskiwanie energii z odnawialnych źródeł, żeby odejść od źródeł kopalnych, od węgla, od ropy naftowej, od gazu. No dlatego inwestujemy w odnawialne źródła energii, fotowoltaikę na przykład, czy w energetykę wiatrową. No ale na przykład też z powodu właśnie wyczerpywania się zasobów. Tu znowu wracamy do naszego bohatera, do Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego, bo on mówi, że ludziom jest potrzebny pokój, czysta woda, czyste powietrze. I był w tym sensie wizjonerem, więc okazuje się, że po tych 180 ponad latach, no ciągle te idee są aktualne, tak? Chwała temu człowiekowi, który aż trudno uwierzyć, ale że tyle lat temu miał wizję tej pokojowej Unii Europejskiej. Zresztą zwrócę uwagę na fakt, że od kilkudziesięciu lat Europa, no nie w całości, bo mamy problem bałkański na przykład, prawda, ale że Europa i te wielkie mocarstwa europejskie, no żyją w pokoju jednak. I mogę powiedzieć tak, że od 17 lat Polska jest w takim obszarze pokoju i rozwoju, o czym marzył Wojciech Bogumił Jastrzębowski. I bardzo się z tego cieszymy i to jest bardzo ważne, myślę, i dla naszego pokolenia, też dla waszego pokolenia, tak? Myśląc o dobrej przyszłości, trzeba pamiętać, żeby żyć w pokoju i żyć w takim konstruktywnym rozwoju i współpracy, czyli pilnować tego jak źrenice oka, żeby móc inwestować w siebie, a nie inwestować po prostu w środki przemocy wobec innych narodów. Zdążył już Pan lekko wyprzedzić moje pytanie odnośnie wartości, ponieważ współpraca to nie tylko są konkretne działania, które oczywiście są bardzo ważne, ale to również właśnie wartości, zbiór wartości. I chcielibyśmy się dowiedzieć, co Mazowsze otrzymało i co daje Europie w kontekście idei wartości. Myślę, że ta Unia Europejska i w ogóle to wszystko, o czym tutaj rozmawiamy, opiera się na takich kilku fundamentalnych wartościach, tak? Traktujemy dobro europejskie jako dobro wspólne. Dobro wspólne rozumiemy nie tylko jako wytwarzanie takich dóbr materialnych, ale też jako pewien dobrostan życia, tak? W którym funkcjonujemy. Samorządność, czyli nie wszystko jest w gestii władzy centralnej. Zresztą, jak się przeczyta Konstytucję dla Europy, to tam też widać ten dążenie do tego, żeby wspólnoty mniejsze niż te wspólnoty narodowe też miały wpływ na to, jak żyją, w jakich warunkach. Więc jak zbierzemy ten cały zbiór i odniesiemy to do dokumentów europejskich, to widzimy, jak to jest niezwykle istotne po to, żeby żyć w pokoju i rozwijać naszą całą europejską wspólnotę. Ostatnie pytanie. Jak według Pana powinniśmy wyrażać nasze poczucie wspólnoty z Europą? Jakie wartości europejskie, postawy proeuropejskie powinniśmy promować, upowszechniać? Przy tym samym oczywiście pamiętając o naszej głównej postaci i o jego wizji wspólnoty europejskiej i konstytucji dla Europy z 1831. No jeżeli byśmy się wczytali w te 77 artykułów, które on napisał,
to bardzo wiele odnajdujemy właśnie, jaki my dajemy wkład. No, mamy olbrzymi wkład w rozwój historii Europy, tak? Mamy swój dorobek też nie tylko historyczny, ale kulturowy. Mamy też dorobek konstytucyjny. Konstytucję, którą uchwaliliśmy w 1997 roku, która obowiązuje. Miałem zaszczyt być wiceprzewodniczącym Zgromadzenia Narodowego jako marszałek Senatu. To jest bardzo dobra konstytucja. Ona jest jedną z bardzo nowoczesnych konstytucji europejskich. Więc mamy wkład, czerpiemy z Unii Europejskiej i w ten sposób budujemy tę wspólnotę. Od tej najmniejszej wspólnoty, którą jest rodzina, poprzez te wspólnoty lokalne, wspólnoty regionalne, wspólnotę narodową, poprzez tą największą, w której jesteśmy, czyli wspólnotę europejską. Dziękujemy bardzo za rozmowę w takim razie. Bardzo Wam dziękuję i życzę Wam dobrej przyszłości. Dziękuję. We wspólnej Europie. To dziękujemy. Dziękujemy bardzo.